do sztabu. Broś. Łukasz Broś 1-1. Należała się ta bramka Widzewowi. Widzew pokazał naprawdę dużo, sporo dobrych akcji w tej drugiej części spotkania. Wejście Okaciego też na pewno ożywiło tą grę. I Górnik tak naprawdę po strzeleniu tej bramki, ta bramka została strzelona właściwie z niczego. Po pięknym uderzeniu Kwieka Górnik nie poszedł za ciosem, nie wyprowadzał dobrze tych kont. Wygrywał tylko 1-0. Powinien właśnie koncentrować się na kontrach. Dwóch, trzech piłkarzy brało udział w tych kontratakach i zasłużeni zostali w tej chwili piłkarze Górnika skarceni przez Widzew. A więc mamy remis po tym bardzo mocnym otwarciu Górnika.